Witajcie! Dzisiaj odpowiem na pytanie. Witam, zwracam się o pomoc. Jestem ostatnio rozdarty między wyborem wiary. Czuję, że wiara chrześcijańska nie jest dla mnie. Waham się między bahaizmem, który staram się praktykować, a islamem, który też jakoś jest mi bliski. Chciałem zapytać, czy miała Pani taką sytuację i jak sobie Pani z nią radzi, z takim niezdecydowaniem. Dziękuję z góry za pomoc. Otóż uważam, że jest to absolutnie naturalne, kiedy ktoś się tak czuje, ponieważ kiedy poszukujemy czegoś, jest to taka droga poszukiwania i jest to proces. I jest zupełnie naturalne, że czujemy się rozdarci pomiędzy różnymi wyborami, jesteśmy niezdecydowani, nie wiemy, jaką drogę mamy wybrać. Ja też oczywiście przechodziłam przez ten proces wiele lat temu, no i też oczywiście, jeśli chodzi o wybór wiary, i też ten proces się powtarza później też w różnych sytuacjach naszego życia, kiedy musimy dokonywać trudnych wyborów. Ale chciałam rozpocząć cytatem ze Świętych Pism. Jest to właśnie, będzie cytat z Siedmiu Dolin Baha'u'llaha, który jest właśnie w tym zbiorze Wołanie Boskiego Ukochanego, wybrane mistyczne dzieła Baha'u'llaha. I tutaj mamy 7 dolin. 7 dolin. Otóż Baha'u'llah pisze: mówi się, że istnieje 7 etapów wyznaczających podróż wędrowców z ich ziemskiego domostwa do niebiańskiej ojczyzny. Niektórzy określili je mianem 7 dolin, inni zaś 7 miast. Powiadają, że póki wędrowiec nie porzuci własnego ja i nie przemierzy tych etapów, nie osiągnie ani oceanu bliskości, ani niezrównanego wina kosztował nie będzie. Pierwsza to dolina poszukiwania. Czyli jakby wszyscy jesteśmy na pewnym etapie naszego życia w dolinie poszukiwania. Poszukujemy, dążymy do czegoś. Stoimy przed wyborem. Wierzchowcem tej doliny jest cierpliwość. Bez cierpliwości w tej podróży wędrowiec ani nigdzie nie dotrze, ani celu nie osiągnie. Nigdy nie wolno mu upadać na duchu. Jeśli by miał trudzić się przez 100 000 lat, a jednak nie oglądać piękna przyjaciela, zachwiać się nie może. W swoich poszukiwaniach mocno przepasali oni lędźwie do służby i w każdej chwili podróżują z poziomu nierozwagi do krainy poszukiwania. Żadne więzy ich nie powstrzymają, ani żadna rada nie odstraszy. Konieczne jest dla tych sług, by oczyścili swoje serce, które jest źródłem boskich skarbów ze wszystkich znamion. Czyli oczyścić serce ze wszystkich znamion. By odwrócili się od naśladownictwa, jakim jest podążanie śladami przodków, oraz by zamknęli wrota przyjaźni i wrogości wobec wszystkich mieszkańców ziemi. Czyli należy oczyścić swoje serce ze wszystkiego, ze wszystkich znamion, odwrócić się od naśladowania, od podążania śladami przodków. Należy zamknąć wrota przyjaźni i wrogości. To jest też bardzo ciekawe. Poszukujący w czasie wędrówki osiąga stan, w którym widzi wszystkie stworzone rzeczy, błąkające się, roztargnione w poszukiwaniu przyjaciela. Przyjaciela, czyli jakby uwielbianego. W każdej chwili odkrywa jakąś ważką sprawę i każdej godziny staje się świadomy nowej tajemnicy. Z każdym krokiem będzie dostępował wsparcia z niewidzialnego królestwa, a żarliwość jego pragnienia będzie rosła. poszukiwanie oceniać należy podług miary Madżnuna miłości. Jest to taka przypowieść. Opowiadają, jak to któregoś dnia zobaczyli Madżnuna przesiewającego piasek, a ronił przy tym łzy. Spytali, co robisz? Odparł, szukam Leili. Biada ci, zawołali, Leili jest czysta duchem, a ty w prochu jej szukasz. Próbuję jej szukać wszędzie. On na to. Może i gdzieś ją odnajdę. Zaiste, choć mędrcowi haniebnym się zda szukanie panów w prochu, jednakże dowodzi to wielkiej gorliwości poszukiwania. Kto szuka czegoś gorliwie, ten znajdzie. Czyli na pewno znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania, na pewno znajdziemy drogę, jeśli będziemy gorliwie, żarliwie poszukiwać. I prawdziwy poszukujący nie tropi niczego innego z wyjątkiem przedmiotu swego poszukiwania, a szczery miłujący nie pożąda niczego oprócz połączenia z umiłowaną osobą. Jednakże poszukujący nie osiągnie swego celu, jeżeli nie porzuci wszystkich rzeczy. Oznacza to, iż cokolwiek ujrzał, usłyszał i zrozumiał, wszystko to musi unicestwić stwierdzeniem „nie ma Boga”, by wkroczyć w krainę ducha, która jest grodem tylko Bóg. Wysiłku potrzeba, ażeby go szukać i gorliwości, aby zakosztować nektaru zjednoczenia z nim. A jeśli napijemy się z tego kielicha, precz odrzucimy świat. W czasie tej wędrówki podróżny zamieszkuje w każdym domostwie, nieważne jak skromnym, i przebywa w każdej krainie. W każdym licu szuka piękna przyjaciela, i w każdej okolicy wypatruje umiłowanego. Przyłącza się do każdego towarzystwa i szuka przyjaźni z każdą duszą w nadziei, że być może w czyimś sercu odkryje sekret umiłowanego, czy też w którejś twarzy ujrzy piękno uwielbionego. A jeśli z pomocą Stwórcy podczas tej podróży natrafi na ślad niepozostawiającego śladów przyjaciela, a od niebiańskiego zwiastuna poczuje zapach dawno zaginionego Józefa, wówczas wstąpi on prosto do doliny miłości i stopi się w żarze miłości. Dobrze, czyli to był właśnie mistyczny opis Doliny Poszukiwania, czyli wszyscy jesteśmy jakby na drodze. Poprzez 7 dolin nasze dusze są w tej drodze, w tej podróży i poszukujemy. Wymagana jest cierpliwość i gorliwość i jeśli czegoś bardzo pragniemy i gorliwie poszukujemy, to na pewno to znajdziemy. Mamy tą odpowiedź. I ja też byłam na tej drodze poszukiwania, w sumie dalej na niej jestem. Jeśli chodzi o takie praktyczne właśnie porady, wiemy, że Baha'u'llah naucza i też wierzymy jako Bahaici, że Bóg wysyła na ziemię swoich posłańców Boga i od zarania dziejów byli to Abraham, Krishna, Mojżesz, Zaratusztra, Budda, Chrystus, Mahomet czy Muhammad i Bab i Baha'u'llah, najnowsi objawiciele czy posłańcy Boga. I ja wychowałam się jako chrześcijanka, wychowałam się w religii chrześcijańskiej i też czegoś poszukiwałam, zastanawiałam się, dlaczego jest tyle religii. Byłam właśnie w tej dolinie, w tym procesie poszukiwania i czytałam dużo, rozmawiałam, poszukiwałam, badałam i każdy właśnie robi to na różne sposoby, każdemu zajmuje ten proces inną ilość czasu, dla jednego to może być kilka dni, dla innego kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat i tak, byłam też rozdarta, byłam też zagubiona na tej drodze, ponieważ znałam Chrystusa jako posłańca Boga, Syna Boga, Też znałam Buddę czy Mojżesza, prawda, Abrahama, też w religii chrześcijańskiej, też słyszałam o Krysznie, słyszałam o Mahomecie. Natomiast Bab i Bahaula byli dla mnie nowymi posłańcami. Ja wcześniej o nich nie słyszałam, nie wiedziałam o nich. I dobrze znałam religię chrześcijańską. Wiedziałam o istnieniu islamu czy Mahometa, tylko dużo o tym nie wiedziałam. No i też zaczęłam o tym czytać właściwie poprzez to, że poznałam wiarę Bahai i poprzez pisma Baha'u'llaha, Baba i też bahajskie książki, przez tą lekturę, przez to poznałam islam i Mahometa. I też wydaje mi się, że przez to poznałam lepiej Chrystusa. Ponieważ poprzez studiowanie wiary Bahai mogłam pogłębić moją wiedzę o poprzednich objawicielach Boga. My nazywamy ich właśnie posłańcy Boga lub objawiciele Boga. Zobaczyłam, jak ich przesłanie się łączy, że oni wszyscy przynieśli to samo posłanie od Boga, duchowe prawdy. We wszystkich tych religiach, które założyli, są te same. Oni przyszli w innym okresie czasu, w inne miejsce i odpowiadali na potrzeby czasów, w których się pojawili i miejsca, w którym się pojawili. Jest to progresywne objawienie, czy postępujące objawienie. I kiedy widzimy, kiedy byłam na przykład rozdarta pomiędzy wiarą chrześcijańską, a na przykład wiarą Bahai, którą poznałam, to wtedy studiowałam dużo na temat właśnie ich postaci Baha'u'llaha. Nie znałam go i postaci Baba, tych posłańców, studiowałam ich życie i starałam się to jakby odnieść do życia Chrystusa. I w pewnym momencie zrozumiałam, że Chrystus i Baha'u'llah to jest jedna i ta sama istota, czyli Chrystus, jak gdyby ta istota, natura Chrystusa ponownie pojawiła się w Baha'u'llahu. I kiedy to zrozumiałam, to było to dla mnie już jasne i proste i nieskomplikowane. Nie miałam już więcej wątpliwości, że ten sam Chrystus pojawił się w Baha'u'llahu, prawda? I w Babie. Ta sama istota, ta sama najwyższa prawda, to samo przesłanie od Boga, tylko w innej osobie, prawda, ludzkiej. Gdyby, ale ta sama boska rzeczywistość Chrystusa pojawiła się 2000 lat później w postaci Baha'u'llaha. Tak, no i też poprzez nich poznałam Mahometa, Muhammad, prawda? I że to też był posłaniec Boga, założyciel ogromnej religii i też zrozumiałam istotę jego objawienia. I później była też wielka decyzja, prawda, co mam zrobić z tą wiedzą. Już patrzyłam na to bardziej okiem jedności, że nie ma wielkich różnic między tymi objawicielami. Oczywiście, jeśli chcemy znaleźć różnicę, to znajdziemy. Pojawili się w innym miejscu, w innych czasach, w innej kulturze, na bazie innej religii, prawda? Mówili różnymi językami. No można znaleźć tego typu, prawda, różnice, tylko kiedy patrzymy na te najbardziej istotne sprawy, to są oni jednością. I też Baha'u'llah w pięknych słowach to opisuje w wielu pismach i Bab też. I kiedy zrozumiałam, że to jest właściwie jedna istota, objawiająca się z pokolenia na pokolenie, z wieku na wiek, to wtedy było dla mnie już jasne właściwie, co ja mam zrobić. No powinnam przyjąć tego, który jest najwcześniejszym objawicielem, prawda? Czyli to, że przyjęłam Baha'u'llaha, objawienie Baha'u'llaha na dzień dzisiejszy, prawda, 180 lat temu, to ja dalej wierzę w Chrystusa, akceptuję Chrystusa, jego przesłanie, to w ogóle nie neguję, prawda, tego. I tak samo z Mahometem, czyli Baha'u'llah wypełnia, dopełnia przesłanie Chrystusa, dopełnia przesłanie Mahometa i przynosi nowe przesłanie, nową prawdę, to znaczy jakby taką dostosowaną do tego wieku, do potrzeb tego wieku, właśnie w tym czasie, dzisiaj, prawda? Nie 2000 lat temu, nie 1500 lat temu, nie 5000 lat temu, tylko przynosi Bahaula odnowioną prawdę i prawa, które są potrzebne dla zjednoczenia ludzkości, dla budowania tej cywilizacji. Gdyby nie mogłam podjąć decyzji, że wracam jakby do chrześcijaństwa, czy nagle przechodzę na islam, ponieważ Bahaula ma najnowsze objawienie od Boga, czyli ma wskazówki, jak mamy teraz budować cywilizację, budować społeczeństwo, jak mamy to wszystko zorganizować i to jest w jego pismach zawarte, w jego przesłaniu, w jego pismach, w jego zasadach. Tak, więc to pytanie, tak, miałam wątpliwości, tak, szukałam długo, tak, była to ciężka decyzja, tak, byłam rozdarta między Chrystusem a Bahaulahem, tak, nie wiedziałam, jak się to wszystko łączy. No i najważniejsze jest po prostu nie poddawać się, poszukiwać, modlić się, medytować. Ktoś mi wtedy powiedział, módl się do Chrystusa, poproś Go o odpowiedź. Czyli modlitwa, medytacja, szukanie takich wskazówek. Powiedziałem, że czytanie pism Bahaulaha, czytanie pism Baba, czytanie o tym, czym jest wiara Bahai, słuchanie, oglądanie filmów. Jeszcze jak macie jakieś konkretne inne pytania, bardzo chętnie zapraszam. Ale na dzisiaj to już będzie tyle odnośnie tego poszukiwania prawdy, odnośnie tego procesu poszukiwania i dziękuję bardzo za oglądanie i też za słowa wszystkie, które miłe piszecie mi, zachęcające mnie do nagrywania dalszego. Dziękuję bardzo, motywuje mnie to bardzo do nagrywania. I piszcie, pytajcie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa.